Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w cywilizacji. Wróciłem właśnie z Poznania. W zasadzie byłem trochę podmęczony, bo byliśmy dzisiaj w Poznaniu. Znaczy, pojechaliśmy z Wrocławia do Poznania, a potem z Poznania do Wrocławia w ciągu jednego dnia. Miałem jedno spotkanie biznesowe, które poszło bardzo dobrze. W szczegóły was nie będę wtajemniczał, bo raz pewnie was to nie interesuje, a dwa i tak nie mogę o tym rozmawiać, więc sprawa załatwiona. Na czym to się skończy? A właśnie, więc chciałbym pozdrowić wszystkich tych widzów, z którymi się widziałem na PGA przez tą krótką godzinę, którzy mnie pozdrawiali, przybijali piątkę i robili zdjęcie. Większość z was powiedziała, widząc mnie: hej Rok, hej, świetne vlogi, tak trzymać. No dziękuję wam bardzo, w związku z tym, że te vlogi, tak żeście mnie ucieszyli tym swoim entuzjazmem. Że postanowiłem odpalić cywilizację i sobie troszkę pograć. Dziękuję za wszelkie rady odnośnie cywilizacji, ale nie traktujcie tego zbyt poważnie. Ja sobie tak gram dla fanu bardziej, niż żeby mieć tu jakieś wielkie osiągnięcia. Dla fanu i żeby pogadać, i żeby popatrzeć, jak gra wygląda, i ewentualnie wam ją pokazać. Co my tu mieliśmy? A mieliśmy tutaj taki dłuższy postój, bo mnie cholera barbarzyńska kawaleria tu przyparła do muru. To jest trochę niepokojące, nieprawdaż? No, ale tak. W Poznaniu minął mi dzień całkiem radośnie. Ucieszyłem się, że te vlogi wam się podobają. Okej. Następna tura. I pomyślałem sobie, no to fantastycznie. Ja ostatnio w ogóle, od czasu jak wróciłem z Grecji, jak się wziąłem na poważnie za te vlogi, patrząc właśnie na wasz entuzjazm podczas oglądania ich, to mam tyle pomysłów związanych z... Dobra, tu jeszcze jeden budowniczy został. Okej, przenieśmy się tutaj, postawimy ziggurat za chwilę. Mam tyle pomysłów odnośnie robienia tych vlogów, że czasami nie mogę zasnąć. Bo cały czas mi coś w głowie siedzi, cały czas coś tam kombinuję i dawno już takiego czegoś nie miałem. Potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. Tutaj, czy ja mogę coś tutaj zakupić? Kup przedmiot, kup pole. Czy to po prostu chodzi o obszary mieszkalne, czyli jakieś zabudowania dodatkowe? Jak to wygląda sytuacja? Bo tak nie śledziłem tak do końca tego. Jak to ma wyglądać? A kupmy sobie obszar. A nie, ostatnio wydałem całą kasę na nie wiadomo co. Coś, co mi nie było tak wcale potrzebne. No dobra, następna tura. Więc no, to mi się rzadko zdarza. Jak przez ostatnie 2 lata nagrywałem głównie gry, przede wszystkim praktycznie gry. Ten, kto w sporach przerywa, często po nosie obrywa. To nie miałem żadnych problemów z zaśnięciem. Zasypiałem jak aniołek. Tutaj nie mam ustroju, no. Podwójne doświadczenie jednostek zwiadowczych. Zróbmy tak. Zmieńmy doktrynę. Dajmy sobie tutaj dyscyplinę, co mi da plus 5 do siły przeciwko barbarzyńcom. Aha. I to może pozytywnie wpłynąć na nasze akcje przeciwko tym łotrom tutaj. Proszę, jak oberwali. Wybierzemy sobie ideę, dramat i poezja, filozofia polityczna. Dobrze. Myślę, że tutaj można postawić zupełnie spokojnie ziggurat. A ci barbarzyńcy już poczuli mój gniew. Możemy wysłać emisariusza. No, gdzieby do Brukseli może? Chyba robię to dobrze. Ale to widzicie, tak sobie gadam, nie śledzę tego super uważnie. Jak ktoś się bardziej zna na cywilizacji, ogląda te odcinki tylko po to, żeby sobie sprawdzić, czy szóstka mu się spodoba, to pewnie zna odpowiedzi na wszystkie moje pytania i się nie martwi tym, że ja czegoś nie wiem, prawda? No. Więc tak. No, więc te vlogi spać mi nie dają, ale tyle mi dostarczają radości. I w ogóle mam ochotę też gadać. Ostatnio, jakby ostatnie 2 lata, gdzie praktycznie nie nagrywałem vlogów, bardzo dobrze wpłynęły na mój kanał, na zarobki, jakoś tak. No, jakoś tak było. No, bo ja te gry robiłem dosyć regularnie i to wszystko się odbywało w miarę dobrze, w sposób zorganizowany. Te moje serie oglądają się do dzisiaj, nawet jak są starsze. Ja je dobrze robiłem wtedy, znaczy z taką myślą, żeby je zrobić dobrze i starannie. Ale to zabiło we mnie trochę, bo gry to się, wiecie, siedzi i gra, nie tam słucha ewentualnie historii z gier, ale zabiło to we mnie tą potrzebę opowiadania historii. Jakoś tak, nawet nie zauważyłem kiedy, no. I teraz jak zacząłem, no, znowu nagrywać vlogi, to poczułem znowu ten napływ takiej weny twórczej, chęci do gadania. Padną w konfuzję, gdy twoja strzała będzie lecieć do celu. George Carlin. Niech moce zła popadną w konfuzję, gdy twoja strzała będzie lecieć do celu. George Carlin. Każdy jego sketch, każdy jego występ
To była strzała, która leciała do celu. I moce zła drżały. Jest fenomenalny facet, George Carlin. Mój... Jak to się ładnie mówi, mój... trochę idol, ale taki trochę facet, który jest dla mnie wzorcem pod wieloma względami. Znaczy właściwie nie pod względem jakiegoś postępowania, ale pewnego myślenia i patrzenia na życie, na świat, na to, co się dookoła dzieje. Dobra, moi chłopaki. Chłopaki moje wojowniki. Zadziabajcie tego tu łotra. Tak jest. Konie aż uciekły w panice. Twoje walki z barbarzyńcami dowodzą, że potrzebna jest potężniejsza broń. Udało ci się poszerzyć wiedzę o obróbkę brązu. Genialnie. To oni sobie muszą... A tutaj co jest? Ten ziggurat jest zepsuty, zniszczony, nie? No niedobrze, że tak się tutaj wszystko toczy. To państwo miasto. Ktoś mi powiedział, że w opcjach mogę sobie włączyć ten... Mogę sobie włączyć... Pojawiła się okazja wprowadzenia nowszego, skuteczniejszego systemu rządów. Wzmocnijmy swoje poczucie tożsamości i wdróżmy nowe doktryny, by lepiej władać naszymi poddanymi. By kończyć, skoro lubię rozwijać jedno miasto tylko, to powinienem sobie ustawić system miast państw. Zarejestrowałem ten komentarz, bardzo dziękuję, może następnym razem. ...tego, co można osiągnąć. Sztuka drugiego najlepszego. Polityka to sztuka możliwości tego, co można osiągnąć. Ja lubię te sentencje, one dają do myślenia, nie? Są wypowiadane przez mądrych ludzi. Sztuka drugiego najlepszego. Chociaż nie wszystko rozumiem. Może nie jestem jeszcze wystarczająco dojrzały. Może ktoś z moich dojrzalszych widzów wyjaśni mi, co miał Otto von Bismarck do powiedzenia. Polityka to sztuka możliwości tego, co można osiągnąć. Trzeba by to naszym politykom przekazać. Dobrze, co my tu mamy? Tutaj ustroje... Właśnie nie mogę ustrojów zmienić. To trochę mi ogranicza, nieprawdaż? Zmień ustrój. A, może autokracja. Stolica otrzymuje plus jeden do wszystkich rodzajów dochodów. Albo oligarchia. Albo republika klasyczna. Dobra, przyjrzyjmy się. Wszystkie lądowe jednostki walczące w zwarciu otrzymają plus 4 do siły bojowej. Doświadczenie dla jednostek bojowych. To oligarchia, taka wojenna chyba doktryna, nie? Znaczy ustrój. Republika klasyczna. Wszystkie miasta z dzielnicą otrzymują plus 1 udogodnienie. Premia do punktów wielkich ludzi. Bardzo to interesująco wygląda, ale myślę, że zostanę oligarchą. Faszyzm też jest ciekawy gdzieś tutaj. Zobaczymy, jaką ścieżką kariery podążymy. Zatem mamy doktryny dyplomatyczne. To już są takie momenty, że muszę więcej poczytać, ponieważ tego nie ograłem sam. To jesteśmy na nowym obszarze, niezbadanym. Liga dyplomatyczna. Pierwszy emisariusz, którego wyślesz do każdego miasta państwa, liczy się jak dwóch emisariuszy. Charyzm plus 2 punkty wpływów na turę, by uzyskać emisariuszy miasta państwa. Nie mam pojęcia, co będzie lepsze. Podoba mi się to. Natomiast dzika karta. Objawienie, wielki generał, wielki naukowiec. Ja lubię naukowców. A, czyli dziką kartę to można sobie wszystko, dowolny kolor chyba wstawić, nie? Więc może dajmy na razie plus 50 na radę tu. Plus 50 do produkcji osadników. Właśnie tak. Wy sobie tu odsapnijcie, a tutaj wóz bojowy z osiołkiem pojedzie tutaj. Zaraz będziemy bombardować tych złoczyńców, którzy mnie śmieli napaść moje miasto. Dramat i poezja. Tak właściwie wybieram może trochę ideę, nie do końca w przemyślany sposób. Patrzę po prostu, który najszybciej, tak żebym mógł sobie dalej gadać, bez zbędnego zastanawiania się. Dzielnice i budowle. Centrum miasta. A, w centrum miasta starożytne mury. Dzielnica świątynna. Mój Boże, ileż tu jest rzeczy do wyboru. Wyrocznia. Osadnicy. Kuszą mnie osadnicy. Ile mam miast? No mam zaledwie tylko... 2. No trzeba by mieć więcej, żeby rozwijać, nie? To państwo. Młode państwo, co prawda. Dobra, zaraz będziemy próbowali zdewastować tych tutaj barbarzyńców. To dosyć ciekawie wygląda, ten rejon. To jest rtęć. Dużo rtęci. To raczej nie jest zdrowe. Chyba, że ktoś mi zwrócił uwagę, że nasze miasto Uruk leży pomiędzy dwoma rzekami, czyli Eufratem i Tygrysem, co jest zgodne z historią Sumerów. Dobrze mówię? Sumerów? Tak to się odmienia? Sumeryjczyków? Ja swego czasu czytałem... Ja dużo rzeczy czytałem i to zaczynałem w młodym wieku, więc niewiele pamiętam. Ale czytałem komiksy, na przykład, w których była historia Sumeryjczyków, Sumerii
i właśnie opowieści o Eufracie, o Tygrysie. Taka z jakimś takim religijnym podtekstem, już teraz nie pamiętam, co to było. Ale bardzo edukacyjne. Bardzo to wtedy pamiętałem, jak byłem młodym człowiekiem i jak na lekcjach historii uczyliśmy się o Sumerach w podstawówce, czy to było później, to przypominałem sobie te fakty i byłem orłem przez parę lekcji w ramach tej starożytnej wiedzy. Dobrze, komiksy, szkoda, że gry nie są aż takie edukacyjne, nie? Są bardziej rozrywkowe, młodzi ludzie by mogli się więcej dowiedzieć. Battlefield 1 jest całkiem niegłupi. Cywilizacja jest też niegłupia, tam uczy trochę historii. Jest to niewątpliwie dobra rzecz. Na czym to Nippur mi tutaj się rozwija? Brąz wyskoczy. Jest lustrem formy, winem dla umysłu. Brąz jest lustrem formy, winem dla umysłu. Aischylos. Nie wiem, co Aischylos miał na myśli. Lustrem formy, odbiciem, winem dla umysłu. No nie wiem. Może dla tych starożytnych brąz znaczył coś więcej. Obróbka żelaza, jazda konna, inżynieria. Inżynieria jest fajna, ale zrobimy jazdę konną, albo na jazdę konną. Na razie jeszcze statki nie czuję potrzeby. Może astronawigacja nie będzie takim... Co ty tak się kręcisz, kolego? Taki jesteś dziwnie niezorganizowany. Ty się na razie ufortyfikuj, bo cię ci konni przelecą. Znaczy chciałem powiedzieć, przejadą. 30... okej. Okay. Ruszamy dalej zatem. Kto tu jeszcze? Czy wyżeście się już, drodzy wojownicy, wyleczyli? Tak, wyleczeni są. Trzeba by wysłać tutaj budowniczych i zbadać, co się stało z Ziguratem, chociaż wiemy, co się stało. Spłonął pewnie i do niczego się już teraz nie nadaje. Ty na razie zostań. Ty tutaj się ufortyfikuj, drogi wojowniku. Trochę poza murami miasta, ale to nie ma dużego znaczenia. Dopóki nie wyprodukuję następnych osadników. O, wiedziałem, że mi zwiadowcy zaatakują. Ale zwiadowca się ufortyfikował w lesie. To mu życie nie uratowało, co? Tak jest, uciekaj, kolego. Nie ma co tu ginąć. Aha! No i zobaczymy, co dalej. Więc mam nadzieję, że wam się podobał, a propos moich vlogów, mam nadzieję, że podobał wam się poniedziałkowy. Ja mam jeszcze taką, ten z rowerem, co na rowerze jeździłem, po błocie, tam się parę razy, prawie się wywaliłem parę razy, tam, na tym rowerze. To by było dopiero zabawne nagranie, ale pewnie bym rozwalił kamerkę, którą miałem. O, niech to szmek. Nawet się jakoś wybronili. Tamci barbarzyńcy. Przejdziemy się tutaj, żeby wybadać ten teren trochę. Czy tu się do założenia miasta nadaje? Okej, bierzcie tych. Tak jest, osiołki, kurde, ciągną wozy, atakują. Więc wyobraźcie sobie, że jakby po zdobycie materiałów do tego vloga zajęło mi 2 godziny, tam z przerwami, bo musiałem jechać do kina i tak dalej, i tak dalej. To są szczegóły, tego nie filmowałem. Natomiast zmontowanie tego wszystkiego zajęło mi 11 godzin. To jest przesada, to jest za dużo. Znaczy, za dużo pracy włożyłem w tego vloga. Oczywiście jest fajne na swój sposób, ale... Co tutaj robią barbarzyńcy? Znaczy, wojownicy? Jak ja ich zrobiłem? Jak to się stało? Nie mam pojęcia. Wow, wow, nie wchodź tu! O, goddammit. Niedobrze. No zdecydowanie trzeba większe siły tu wysłać, bo to się... się szykują łajdaki ostro do nas. No i pies tylko został, ale uciekł. Znaczy, zabili go. Zabili go i uciekł. Dobra, teraz żeśmy im konia stratowali za to. Muszę taki znaleźć sobie sposób na to, żeby trochę mniej czasu spędzać przy samym montowaniu. Może to też kwestia wprawy jest, chociaż muszę przyznać, że mam niezłą wprawę w montowaniu, więc to nie powinno być problemem. No ale jest na razie. Zróbmy budowniczych, a tymczasem wyślemy tutaj wóz. I tych barbarzyńców potraktujemy jak należy.
Ktoś mi mówił, żebym wyłączył animację, bo to wtedy szybciej gra idzie, ale mi się nigdzie nie spieszy, jakoś tak nie czuję tej potrzeby takiej, żeby coś szybko, robić i tak dalej. Przyczyn nie piszą zbyt wiele o serze. No ser najwyraźniej nie jest specjalnie poetycki. By tutaj tą myśl ubrać w jakąś szerszą analizę, to powiedziałbym, że panu Chestertonowi chodziło o to, że poeci nie zajmują się błahostkami, a tylko poważnymi problemami serca i osobowości. Czy coś tu mogę w ramach doktryny spowodować? Może spróbujmy coś... czy ten wielkiego naukowca naturę na przykład. Okej. Osadnicy się już wyprodukowali chyba tutaj, więc powinno być wszystko okej. Teologia. Wszystkie te religijne ustroje, tak trochę mnie niepokoją osobiście, no ale... Drogi osadniku, no gdzie byś ty się osadził najchętniej? Gdzie bym cię widział? Tutaj to trochę za blisko do tego tutaj regionu. Ja bym go gdzieś, no na przykład w tym miejscu osadził sobie. Nie wiem, jak ta rtęć wpłynie na rozwój miasta, bo to pewnie produkcję powiększy, ale... Jak z jedzeniem, skoro tyle rtęci dookoła, a rtęć jest bardzo nieprzyjemną rzeczą. Uruk. Czy budowa murów ma sens? Może wojskowa, rozrywkowa, udogodnienia, to takie rzeczy, których jeszcze nie do końca rozumiem. Stonehenge, wiszące ogrody. Zwiększa rozwój wszystkich miast o 15%. Można budować tylko obok rzeki. No, ale zróbmy sobie kupca najpierw. Trochę mnie kusi budowa cudu, bo na pewno będzie cudowny. Dobra. A nasze wojska wyślemy tutaj, żeby zrobiły porządek z barbarzyńcami. Mam nadzieję, że to się uda. Tamtego zwiadowcy jakoś nie czuję potrzeby załatwiać. Teraz tak. Spróbujmy się tutaj fortyfikować, bo jesteśmy na górze, więc na takim wzgórzu, więc modyfikator obrony mamy plus 3, więc jeżeli mnie zaatakują z tego miasta, to nie będzie dla nich jakby dobre. Wasza wysokość, zaczynamy zwracać na siebie uwagę wielkich ludzi świata. Oczywiście inni przywódcy też pragną ich do siebie przyciągnąć. Im bardziej wyspecjalizowane dzielnice budujemy, tym bardziej będziemy skłaniać odpowiadających im wielkich ludzi, by udostępnili swój talent naszej cywilizacji. Zalecam dalsze ich tworzenie. Okej. W porządku. Dokąd wyślemy emisariusza? No to tu do Kumasi najwyraźniej. Poszerzamy nasze wpływy w ten sposób. Dobra. W porządku. Ten tutaj zwiadowca cały czas chadza i liczy na szczęście. Ta jednostka już jest poprawiona, nie? Ona ma pierwszy poziom. W brązie już jest. Dobra, wóz bojowy dojechał. To mamy mniej więcej kontrolę nad tą sytuacją. Mam nadzieję, że zniszczymy ten obóz. Nasza armia ruszy w tę stronę i w międzyczasie wybudujemy tutaj kolejne miasto. Okej. A teraz nie przejdziesz tutaj dalej, bo ci brakowało jednego kroku, by zrobić krok. Niepokoi mnie ten barbarzyńca, ale to jest... No. ...jest i duchowo, i fizycznie większy od człowieka idącego na piechotę. I duchowo, i fizycznie. No pewnie, że tak. Fizycznie to oczywiście, a duchowo, no to też ma przewagę. Obróbka żelaza, budownictwo. Okej. Co to za jednostka bez rozkazów? To nasz zwiadowca. Osadnicy powoli idą tutaj. O kurde.
Niestety dobrze mają tutaj to miasto usytuowane pod względem obronnym, bo można tylko zaatakować z trzech kierunków. Ale na pewno rozwija się ciężko takie miasto, które jest pomiędzy górami. Wydaje mi się, że góry są niedostępne na początku, jeżeli chodzi o produkcję. Dobra, najwyższa pora zabrać się za tych łotrów. Oj! Nie tak miało być, myślałem, że to są ci... Ci mają poważną wygraną, ci mają niewielką wygraną. Może dlatego, że tu są włócznicy i włócznicy mają pewne modyfikatory. O proszę, dostępny jest awans. Ale to zrobimy sobie w następnej turze. Zobaczymy, jakie możliwości ma wóz bojowy. Tam też się gdzieś toczą walki. Ale to z barbarzyńcami się bije to miasto, państwo. No dobrze. Okej, okay. Wóz bojowy. Plus 10 do siły bojowej przeciwko ufortyfikowanym obrońcom. Pewnie, że tak. Okej. To oni już nie mogą wykonać ruchu, tylko mieli awans, tak? No to wjeżdżamy, kurczę, z kopyta osiołkowego. Ty sobie tutaj zostań. A tu nam został handlarz, tak? I możemy go wysłać do Man Madol. Plus 3, plus 1. Albo do Nippuru. Chyba wyślemy go do Nippuru, żeby między naszymi miastami też był szlak handlowy. No i droga nam się przyda, nie? Żeby się szybciej poruszać. Okej, kolego. Ty idziesz tutaj, będziesz osłaniał osadników. A te jednostki muszą sobie tutaj wypocząć. I potem ruszymy dalej tutaj na północ. Tylko dlatego, że na poważnie bierze to, co bogowie stworzyli dla zabawy. To znaczy, że przejmujemy się pierdołami, tak? To chciał nam Alan W. Watts powiedzieć. Chyba jestem zadowolony z tego, co mam. Plus 2 do złota można by ewentualnie dzięki szlakom handlowym, ale to nie jest też jakiś problem. Więc niech tak zostanie, jak jest. Jaką by ideę tutaj eksplorować? Zapiski historyczne, taktyka obronna. Może trochę defensywy. Co moglibyśmy tutaj zbudować? Zbudowaliśmy sobie handlarza, to znaczy kupca. Łucznicy, włócznicy, ciężkie rydwany, taran. Człowiek z jednej strony chciałby mieć trochę więcej armii, ale z drugiej strony, kurde, inne ważne budynki czekają. Jak na przykład wiszące ogrody. A to jest zalecane, Stonehenge. Jak to nam zalecają, to dobrze. Czy wpłynie Stonehenge na... Aha, tu trzeba by wykupić ten rejon. Czy to jakoś usunie tutaj te budynki? To byłoby przykre, nie? Usunie las deszczowy z tego pola? Nie. To lepiej kupić to. I tu. Bo to jest taki teren jakiś. Dokąd mogę emisariusza? Żeby wszystkim porówną, to wyślijmy go do Kumasi. To też jakby widoczność moją powiększa na tym obszarze. Dobrze. Wy sobie... O, przede wszystkim awans. Okej, no możecie wypocząć troszkę, co? Jak się zrobi awans, to już nie można kurde ruchu wykonać. Muszę to zapamiętać i robić ruch przed awansem. Okej, tam mi zwiadowcy się kręcą ciągle. Ten wóz bojowy możemy już powoli posyłać gdzieś tam. Do przyszłej, na przyszłą wojnę. Tam biją, kurde, barbarzyńców i dobrze, to się chwali. To się chwali, panowie. I co my tu mamy? Wojownicy. A no właśnie, więc opowiadam wam historię o tym, że jakby robiłem te gameplaye, straciłem taką ochotę do opowiadania historii. I nawet zauważyłem, że jakby
Na nagraniach, na filmach zacząłem mówić znacznie ciszej niż kiedykolwiek wcześniej. I to tak brzmiało, jakbym był zmęczony czasami nawet, bo rzadko oglądałem swoje gameplaye. Teraz jak mam trochę więcej czasu, nagrywam te vlogi i nie montuję swoich filmów z gier, to więcej oglądam tam jakieś tam starsze rzeczy. I doszedłem do wniosku, że czasami to szeptanie było tak, jakbym nagle przestał chcieć mówić w ogóle. I w związku z tym jakby... No to nie jest za dobrze, kiedy człowiek tak szepta ciszej niż brzmi gra. Okej, wojownicy, ruszajcie do ataku na barbarzyńców. A to wynika właściwie nie z samego pomysłu na gameplay, chociaż też oczywiście do pewnego stopnia, bo zależy mi zawsze na zachowaniu klimatu gry, żeby jej nie zakłócać, żeby ta gra jednak toczyła się sama, trochę bez mojego udziału. I z drugiej strony też jak jeszcze mieszkałem w starym bloku, to miałem mikrofon bardzo, bardzo blisko tak do tego stopnia i musiałem szeptać, żeby nie było słuchać tych głosek wybuchających PB. Chociaż teraz z filtrem jest całkiem okej. Ja lubię mieć mikrofon tak blisko w sumie. Wtedy głos najlepiej brzmi z jakiegoś powodu. Okej. No to co, stawiamy miasto, no. Adab. Nie znam za bardzo tych miast sumeryjskich. Ale... Ktoś mi doradził, żeby pierwsza rzecz, jaką budować, to pomnik. Pewnie jest w tym coś sensownego. Ale w związku z tym, że tutaj jest dużo, kręci się barbarzyńców, to postawię na wóz bojowy. I będziemy próbowali... Dobra, czy tutaj jakaś ścieżka powstaje? Tak, kupcy już jeżdżą. Na razie jadą w tę stronę. Ale czasami zrobi mi się przester niechcąco, więc lepiej odsunąć ten mikrofon trochę i bezpieczniej mówić. Doradzacie mi spichlerz i kampus. To spichlerz też jest ważny, to pamiętam z poprzednich cywilizacji. Miejsce, w którym jest zabezpieczane jedzenie, gdyby miało go zabraknąć. W wyniku różnych nieprzyjemnych okoliczności, jak chociażby zmiana ustroju albo coś. Mamy budowniczych, którzy mogą tutaj zainwestować niewątpliwie w farmę. Można usunąć zasoby, ale można pastwisko zrobić. Okay. Tu wyszliśmy już z tej dżungli. Dotarcie do tych terenów barbarzyńców trochę nam zajmie. Te armie poruszają się dosyć powoli. No wy też tu jesteście potrzebni. Strasznie przyjemnie mi się gra w tą cywilizację. Nie wiem, jak długo będziemy tu siedzieli. Może dotrzemy do końca tego okresu, w sensie takim, że... Twórz sercem. Tą kampanię sobie zagramy. Umysłem. Twórz sercem, buduj umysłem. Jest bardzo cenna uwaga. No. Chyba nie muszę tej myśli rozwijać, tak się zastanawiałem, ale... Okej. Jak się tworzy umysłem, to się nie popełnia błędów i jak się mierzy dwa razy, to się buduje tylko raz. No, parę razy cytowałem, to jest bardzo, bardzo cenne. Cenna myśl jest to. I czasami się nie chce, to na przykład robiąc jakieś zadanie, jak jeżeli jesteście młodszymi widzami, robiąc jakieś zadanie w szkole, to naprawdę czasami dwa razy warto się zastanowić i pozornie to zajmuje więcej czasu, ale macie przynajmniej pewność, że zrobicie rzeczy dobrze. I że tak ogólnie to się skończy korzyścią większą. Bo jak się zrobi coś źle, to potem trzeba robić dwa razy i w rezultacie się zużywa znacznie więcej czasu. A jak jesteście osobą dorosłą, która pracuje, no to nie będę wam podpowiadał na temat tego, jak należy pracować, bo sami najlepiej znacie swoją pracę i czasami się okazuje, że praca jest do dupy, szef jest idiotą, a koledzy w pracy nie kumają w ogóle o co chodzi i się obijają. No to nie będę wam podpowiadał, to pracujcie najlepiej jak tylko możecie, nie? Czasami się pracuje dla kogoś. I nie zawsze to jest... Nie zawsze to się, kurde, dobrze sprawdza, nie? Czasami się trafi do takiego miejsca, z którego człowiek nie jest zadowolony, ale nie ma za bardzo wyjścia, bo na przykład ma kredyt, rodzinę na głowie, no i nie może sobie pozwolić na komfort zmiany pracy czy coś. Jakieś miałem takie szczęście, że... Znaczy, szczęście to kwestia pewnych wyborów, że... U mnie w rodzinie zawsze... Mój ojciec miał firmę, więc ja też jakby zacząłem od firmy. Nawet nie przychodziło mi do głowy od samego początku, żeby pracować u kogoś, nie?
Kopalnia. Proszę was bardzo serdecznie. I tu budowniczowie chyba znikną teraz w tym miejscu. Więc ja zawsze byłem sam odpowiedzialny i ponosiłem konsekwencje i korzyści wynikające z moich decyzji. Zaatakowali mój wóz. Ale to się chyba nie uda im, bo mój wóz jest bardzo rozwinięty bojowo. O tak. Trzeba będzie uważać. Tutaj ufortyfikować może nawet za jakiś czas. No, tak gadałem kiedyś z kumplem właśnie, jak to jest. Jakie kroki podejmujemy na ścieżkach naszej kariery po ukończeniu szkoły. I to chyba robimy dokładnie to samo, co robili nasi rodzice. No, jakby naśladujemy, powtarzamy. Twoi obywatele chcą wypróbować taktykę obronną, więc zmiany ustroju i doktryny są w tej turze darmowe. Obrona jest lepsza od bogactwa. Zmieńmy doktryny. Co tutaj się pojawiło? Objawienie. Takie wojskowe są najazd. Zyski splądrowania zostają podwojone. Podwójne doświadczenie dla jednostek zwiadowczych. Manewrowanie. A to są bastiony? No, aha, widzę, że wykrzyknikiem są określone nowe rzeczy, nie? Plus 100% do produkcji budowli obronnych. Plus 6 do siły obrony miasta, plus 5 do ataku dystansowego miasta. Dobra, zostawmy sobie na razie to, co jest. Że idziemy w ślady naszych rodziców, wracając do myśli. Jeżeli rodzice mieli firmy prywatne, no to też jakby naturalne jest to, że my też w ten sposób jakby myślimy o naszej karierze. Jakby ja przez długi czas... przez długi czas myślałem o tym, że pójdę jednak do pracy w jakiejś firmie, dlatego że... Okej, zastanówmy się nad tą drugą myślą. Dlatego że jakby u mnie w domu i w pracy, którą żeśmy podejmowali razem, zawsze rządził mój tato. To znaczy od początku miałem nad sobą kogoś zarządzającego. Kogoś, kto... Kurde, zastrzelą mi ten rytwan? Nie, jeszcze nie. Ale ci barbarzyńcy mogą już być problemem. Kogoś, kto kontrolował moje ruchy. I miałem taki... Zastanawiałem się, czy sobie poradzę na pewno. Czy bez jakiegoś takiego lidera, nie? Więc myślałem, pójdę do pracy, ktoś mi będzie mówił, co mam robić i będzie git, nie? No. Ale inaczej się to potoczyło. Nawet potem nie szukałem pracy gdzieś, tylko od razu założyłem swoją firmę. W zasadzie to trochę życie mnie zmusiło, bo chodziłem na Polibudę na trzeci rok. Pierwsze dwa lata poradziłem sobie całkiem nieźle. Ale potem miałem takie przekonanie, że what the fuck, że to mnie w ogóle nie interesuje. I że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba coś zmienić, nie? I nie można tak rzucić, wiecie, studiów bez powodu, nie? Można to zrobić. Przestawmy się do lasu i ufortyfikujmy się tutaj. Można rodzicom powiedzieć, że się rzuca uczelnię, ale lepiej powiedzieć... Wydaje mi się, że lepiej byłoby w mojej sytuacji założyć firmę i zacząć coś tam robić, nie? Coś tam... Z rudy żelaza nie sposób zrobić złota. Proszę. Czyli miałem gotową alternatywę, jakiś pomysł, nie? Więc moi rodzice chyba to jakoś przyjęli, nie wiem nawet. Moi rodzice byli bardzo tolerancyjni w kwestii moich wyborów. Zwłaszcza mój tato był tolerancyjny, mama to się bała tam różnych rzeczy. A tato mówił, rób co uważasz, nie? W ogóle miałem z ojcem dobrze, że on jakby, kiedy zaczynałem studia na pierwszym roku, to on mi dał jakąś pulę pieniędzy na te studia, że mam 5 lat studiować i mam sobie radzić z tymi pieniędzmi. Jeżeli przejem je wcześniej, no to muszę sobie radzić sam potem, nie? I ja byłem bardzo ostrożny z wydawaniem tych pieniędzy i rezultat był taki, że po zakończeniu studiów, tych pierwszych, miałem dokładnie tyle samo pieniędzy, ile miałem zaczynając. To znaczy, żyłem z odsetek. To były takie czasy, przepraszam, że tak gadam o tym zamiast grać, ale to jest może być ciekawa historia. To były takie czasy, że ja miałem książeczkę oszczędnościową otwartą w PKO, gdzie miałem 10%, oprocentowanie w wysokości 10 punktów. Tak chyba to 10 punktów procentowych. Czyli co roku 10% mi przybywało. Więc jak miałem na przykład na początku 30 tysięcy, no to po roku miałem 33 tysiące. A jak się było biednym studentem, który przywoził jedzenie od rodziców,
i który mieszkał na stacji, za którą płacili rodzice, to właściwie moje wydatki były ograniczone do minimum, nie? I schudłem wtedy strasznie. Jadłem tylko jogurci, jakiś ryż od czasu do czasu, jak mi się skończyło mi się jedzenie od rodziców. No, kupowałem ryż, gotowałem ryż i sobie zalewałem jogurtem. I takie miałem jedzenie, nie? Rano jadłem pół bułki z szynką z zupką chińską, czyli ostrą zupkę chińską i to zagryzałem bułką z szynką. Już nie pamiętam, co jadłem na kolację. I gdzieś tak po 6-7 miesiącach takiego podejścia do oszczędzania i w ogóle do jedzenia i do wszelkich wydatków, to poszedłem skserować sobie coś, co mi było potrzebne na studia. I w tej budce, gdzie się kserowało, był tak, że można było kupić sobie knysze. Kiedyś nie było kebabów, były knysz, było bardzo dużo takich stoisk z knyszami i tego typu rzeczami, co właściwie było podobne, ale było trochę inne mięso. Więc tak myślę sobie, kurde, czekam, aż mi się to ksero, bo stoję w kolejce, bym sobie tak zjadł tą knyszę, nie? W zasadzie nie byłem jakiś taki głodny, ale miałem ochotę na coś takiego wyjątkowego, ekskluzywna restauracja z knyszą, nie? Po tych bułkach, kurde, z zupką chińską. Ale ostatecznie nie kupiłem tej knyszy, dlatego że myślałem sobie, kurde, jak już się nastawiłem tak na oszczędzanie, no to głupio wydawać kasy na tą knyszę, nie? No i nie kupiłem. I tak się... Ale do dzisiaj pamiętam to. Do dzisiaj pamiętam, że mi tej knyszy było tak jakoś żal, że pomyślałem sobie, kurde, do czego przyszło? Do czego tu przyszło? Stoję, kurde, w kserokopiarni i nawet na knyszy nie mogę się zdecydować. Bo jakiś skąpiec ze mnie wyrośnie. Ale wyrosłem na ludzi, nie byłem taki skąpy wcale. Aleśmy ich, kurde, tutaj zdewastowali. I miasto mnie urosło. Czy wóz bojowy kolejny, czy ja, kurde, nie zmieniłem produkcji? A, to tu jest ten, to nowe miasto jest. A jak tam pozostają, jak tam się rozwijają pozostałe? No nic nie mówią, nic nie raportują. Chyba się rozwijają dobrze. Dobra. Doradzają mi murów robienie. Dobrze, niech będą mury. Będziemy się, jako że nie lubię myśleć, wolę sobie dzisiaj pogadać, to będę po prostu proponowane rzeczy wybierał i tyle. Okej. Trzeba osaczyć to miasto barbarzyńców. Ale też trzeba by zadbać o to, żeby jednostki się wyleczyły, nie? Czy potraficie wyobrazić sobie przekonanie 600 ludzi, żeby pomogli wam wlec 50-tonowy głaz przez 18 mil i potem postawić go na sztorc, a następnie powiedzenie: no dobra, panowie, jeszcze 20 takich i urządzimy sobie ucztę. Fajny te teksty. Ładnie, ładnie zrobili tą cywilizację. Podoba mi się, dobrze się bawię. Nasi poddani przyciągnęli do siebie wielkiego proroka. Wyślij tę świątobliwą osobę do Stonehenge i raduj się. Oto nadszedł czas założenia własnej religii. A jak to można wysłać tego świętego? To tak trochę nie wiem, może się dowiem. A co my tu mamy? Tutaj tura, tutaj jakaś uwaga. Cud ukończony. Dobrze, może odpowiedź sama przyjdzie z czasem. Starożytne mury. A tutaj... proponują starożytne mury, ale też proponują dzielnicę świątynną, dzielnicę kulturową, kampus. Ja to bym chciał budowniczy. No właśnie. Jednostka bez rozkazów. A to jest mój świątobliwy świętobliwiec. I co ty tu możesz robić? Założenie religii. Jakie tu się rzeczy dzieją dzisiaj. Moi drodzy, wybierz religię. Ojej. Ojej. Buddyzm. Katolicyzm. Hinduizm. Islam. Judaizm. Protestantyzm. Własna religia. A jak? Kurde, własna. Jest tu jakiś niedźwiedź, ja lubię niedźwiedzia, bym miał niedźwiedziową religię, ale nie, jest żółwiowa religia. Dobra, niech będzie lew, nie? Bo motylek to tak bardziej w mojej naturze, ale lew to taki, niech się... rokowizm. Rokanizm.
Okej. Okay. Będziesz, zakładam, na YouTubie własną religię. Edukacja jezuicka. Możliwość kupowania za wiarę budowli w kampusach. Relikwiarze generują 3 razy więcej wiary i turystyki. Etyka pracy. Plus 1% do produkcji za każdego wyznawcę. Kaplice i świątynie zapewniają plus 1 obszar mieszkalny. Medytacja zen. Społeczność religijna. To nie pachnie dobrze, nie? Bo jak ktoś będzie miał... Ja akceptuję różne pomysły. Jeżeli ktoś ma ochotę uprawiać inną religię niż rokanizm, to proszę bardzo. Ale właśnie nie ma problemu. Nie ma problemu. A społeczność religijna by trochę utrudniała, nie? Bo tak... Może by nie chcieli przyjąć jakiegoś na przykład... Jak ktoś wybierze rojonizm zamiast rokanizmu, no to jak my się dogadamy w takiej społeczności religijnej? No miałby problem, nie? Więc postawimy na etykę pracy. Słuchajcie, możecie wierzyć w co chcecie, możecie chodzić do kościoła kiedy chcecie i do jakiego chcecie, ale pracujcie wydajnie, ok? Tak się umawiamy. Macie pełną swobodę religijną pod warunkiem, że pracujecie wydajnie. Dobrze mówię? Udogodnienie w miastach z dwiema... No, etyka pracy. Oj! To jeszcze jest wierzenia swojej religii. To jeszcze coś więcej. Możliwość budowania domu spotkań. Domy spotkań brzmią ładnie, nie? Meczety to własność kościelna. Nie, żadnej własności kościelnej. Krucjata. Odosobnienie. Nacisk twojej religii nigdy nie spada w wyniku strat w walce teologicznej. Jezu. Pismo. Presja, rozszerzanie się religii. O Jezu, drogi, tego jest dużo. Obrońcy wiary, to takie paladynem trochę padnie. Pachnie. Plus 10 do siły bojowej w granicach przyjaznych miast wyznających te religie. Obrońca wiary. Raczej żadne państwo nie będzie rokanizmu wyznawało, nie? Ojej, to posługa laicka. Możliwość budowy pagód. Plus 3 do wiary, plus 1 obszar mieszkalny. Pagoda. Ładnie brzmi, nie? Pagoda. Ale jednak obrońcy, jakiś mnie paladyn tak rajcuje. Załóż te religie. Znaczy moje jednostki będą świetnymi wojownikami, kurde, w okolicy miast. Miasta wyznające religię. Uruk, Sumeria. Miasta z obecnością religii? O, to tylko jedno miasto. A mamy też prawosławie i Shinto. No dobrze, tak żeśmy się tutaj religijnie rozwinęli. Ustawimy sobie tutaj jednostkę moją w lesie. Niech się ufortyfikują. Tamci niech sobie chyba odpoczną, nie? Zobaczmy, jak tutaj z obronnością... tu jest modyfikator obronny minus, to nie. To się tutaj ufortyfikujcie. A niech oni jeszcze przeczekają jedną turę, nie? Strasznie długie te odcinki z cywilizacji, nie? Ale nie chcę przerywać i zaczynać następnego, bo boję się, że już będę na przykład za bardzo zmęczony. W ogóle jak zaczynałem ten odcinek, to myślałem sobie, kurde, muszę wam powiedzieć, że jakbym zaczął ziewać, to wybaczcie, nie dlatego, że nudzę się grą, ale jestem zmęczony. Ale jak zacząłem gadać, odkąd zacząłem gadać, to nagle się okazało, że kurde, fajnie mi się, no, w ogóle siedzi tutaj, nie? Przy tym. I ten, ale nie wiem, czy wam się siedzi, piernicze, co mnie to interesuje? Jak wam się fajnie siedzi, to fantastycznie. Jak żeście się znudzili, no to trudno, nie? Trzeba się dobrze bawić, kurde, przy tym, co się robi. Więc, mój drogi wozie bojowy, śmigaj tutaj. Okej. Okay. Się tu ufortyfikuj, chociaż może być ciężko. Wy się też ufortyfikujcie. I zobaczymy, co dalej. Bo to nie była dobra fortyfikacja na dzikim polu, nie? Okej, trochę żeśmy ich rozjechali, nie jest źle, nie? Gorzej tutaj, tutaj są drobne straty, nie? Ale ten wóz przestawimy tutaj. O, wyślij emisariusza, dokąd ja mogę? No tutaj do Brukseli. Okej. Doskonale. Co żeście myśleli, kurde? Straszliwych rzeczy. Co więcej, niektóre z nich naprawdę się wydarzyły. Mark Twain. Przeżyłem wiele straszliwych rzeczy. Co więcej, niektóre z nich naprawdę się wydarzyły.
Tak, to już jest takie typowa cecha pisarza. On przeżywa wiele rzeczy, większość w własnym umyśle. I dzięki temu tworzą wyśmienite historie, nie? Ale też w naszym życiu zdarzają się przedziwne rzeczy, jak chociażby wojny, które dostarczają nam doświadczeń, o których byśmy chcieli zapomnieć. I są to przeważnie straszne rzeczy. Tak się wykazałem, kurde, analizą tego cytatu. Co autor miał na myśli, drogi Remigiuszu? No nie mam pojęcia, strzelam, że to. Okej, okay. Plus 6 do siły. Obrony miasta, plus 5 do ataku. To nie będziemy zmieniać, nie? Niech tak będzie. Jest okej. Okay. Mamy wszystko pod kontrolą. Tu sobie dalej tą ideę. Pracujemy sobie nad nią. Tu mamy nowy wózek. Ustawmy go tutaj. No trzeba tych drani, kurde, tutaj zdewastować. A ci niech sobie odpoczną. Wy też musicie zdecydowanie odpocząć. Najlepiej w lesie. Gdzie wasza obronność wzrośnie. Ustalaj kurs według gwiazd. Nie świateł mijających cię statków. Omar Bradley. Inżynieria pięknie brzmi, ale tak, matematyka królowa wszystkich nauk. Osobiście wolałem fizykę, no ale jak to wiadomo, w zasadzie fizyka wykorzystuje matematykę jako narzędzie i w zasadzie jest taką trochę, nie jest królową nauk, tylko może być ewentualnie księżniczką. Albo księciem, zależy kto co lubi. No dobrze, moi drodzy, no ze smutkiem muszę powiedzieć, ale chyba będę kończył. Dzisiaj troszkę krócej niż ostatnio, ale ostatnio był film długi, wprowadzający. Tego dzisiaj nie musiałem wam pokazywać. Mam nadzieję, że wam się podobało, żeście spędzili w miłym towarzystwie i w miłej atmosferze ten czas ze mną. Jeśli tak, oceniajcie, komentujcie. Chciałem was zapytać o coś. Podobają się wam moje okładki z cywilizacji? Bardzo są, moim zdaniem, zacne. Takie... Wiecie, od czasu jak zacząłem dawać te okładki z tym radosnym brodaczem i takim trochę, mam wrażenie, ja wiem, trochę ślamazarnym, to przestałem czuć presję związaną z koniecznością jakby fajnego i dobrego grania. Znaczy fajnego to nie, ale dobrego takiego grania. I nawet jak mi ktoś teraz pisze, stary... Nic nie umiesz grać, to myślę sobie, no chłopie, no widziałeś tego gościa na okładce, czy ty sobie wyobrażasz, że ten gościu na tej okładce jakoś potrafi wyśmienicie grać? No nie, on ma najwyraźniej swoje lata, jest dosyć radosny i czasami może odrobinę ślamazarny, więc dobrze wiedziałeś, gdzie wchodzisz, nie? No, więc taka idea przyświęca tym okładkom też, między innymi. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Cywilizacji, wszystko zależy tylko i wyłącznie od waszych głosów. Trzymajcie się. Hej, hej.